Commerce to impreza wieńcząca edukację w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych imienia Jana Pawła II w Kudowie Zdroju rozpoczęli to radosne wydarzenie w Teatrze Zdrojowym, uroczystym polonezem, którego zatańczyli z wielką powagą i gracją. Jest to taniec narodowy, więc myślę, że to jest już w ogóle zaszczyt, że możemy go tutaj zatańczyć nie dość, że w Teatrze Zdrojowym, to jeszcze w parku. Wszystko poszło zgodnie z planem, ćwiczyliśmy około 2-3 miesięcy. Dla nas jest to wielka przyjemność i wielki zaszczyt, że możemy w Teatrze Zdrojowym przed wszystkimi pokazać to, co przygotowaliśmy i pożegnać te 3 wspaniałe lata. Kiedy tutaj teraz jesteśmy, to mamy taki ostatni swój czas, żeby być razem wszyscy i później mieć chwilę na to, żeby wspominać to, co się stało. Te lata, które spędziłyśmy, czyli 8 lat, były naprawdę bardzo wspaniałe i będę bardzo tęskniła za moją klasą. W czasie oficjalnej części przedstawiciele klas kończących szkołę podziękowali wychowawcom i nauczycielom za pracę włożoną w ich edukację i wychowanie. Dyrektor szkoły wspólnie z burmistrzem Kudowy Zdroju wręczyli dyplomy i puchary najzdolniejszym uczniom, którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce. Staram się nauczyć takiego podejścia, w którym po każdym semestrze, po każdym roku szkolnym, żeby każdy sobie starał się odpowiedzieć na pytanie, jak ocenia ten okres, który się zakończył, bo to jest takie życie, w którym jest sens, logika, myślenie, a no oczywiście trochę ma inne to przełożenie w takich przypadkach jak dzisiaj, bo to jest podsumowanie dłuższego etapu, ale też myślę, że w tych kategoriach też można ocenić, w przypadku ósmoklasistów to 8 lat, to szmat czasu, w przypadku gimnazjalistów aż 9-letni okres nauczania. I każdy wyciąga wnioski, każdy ma swój potencjał, możliwości, czy ta cenzurka, to świadectwo, które otrzyma, jest na miarę jego możliwości, czy po prostu poniżej. Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników zarówno w nauce, jak i sporcie. Życzymy im bezpiecznych wakacji i udanego wypoczynku.